Słuchajcie, znalazłem się w skrzynku i znalazłem tam dwie ciekawe kostki. W zasadzie dwójkę i trójkę. Z tym, że nie wiedziałem takich wcześniej i stwierdziłem, że sobie przetestujemy. Przede wszystkim ta cena jest taka sama. 4,90. Otwieramy nawet dwójka, bo jest w takiej folii. Dwójka na białym plastiku. Wyrzucamy. Widać, że zbita. Naklejki, to są naklejki? Tak, to są naklejki. Widziałem, że namalowane. Wyszła się jakoś rewelacyjnie ta dwójka, ale nie jest źle. Dobra, jeszcze tak, popatrzymy, kolory ładne, biały, zielony, czerwony, niebieski ładny, czerwony też. Pomarańczowy mógłby być ładniejszy, no i żółty jest ok. Ale na cenę 4,20 nie jest taka fajna, nie jest taka zła ta kostka. Oczywiście jest sucha, ale nieważne. Ja mam inne kostki, żeby je porównać, więc i tutaj mamy kolejną kostkę, czyli 3x3, która nie wiem, czy jest z tej samej firmy, ale już widzę, że ma dziwny układ kolorów, co jest minusem, ponieważ czerwony jest obok pomarańczowego, a niebieski jest obok zielonego, czyli te dwa albo te dwa kolory powinny być zamienione, ale tak, jak leki testu, nie są jakieś ładne, takie teksturowe, nieprzyjemne, szorstkie. Budowa nie da się chyba jej wyjąć, więc w sumie trochę to plus, a nie da się, dobra, nie jest krzyża w sumie taka, raczej to jest taka chyba zwykła kostka za parę złotych ze sklepu zabawkowego niż, kurde, ciężko włożyć, jest śruba, tylko jest przykręcona na maksa, nie wiem, czy tam ja taki egzemplarz załatwiłem, czy to po prostu jakoś tak wyszło. Ale no już niefajne rzeczy się dzieją. Znaczy niefajne, no średnie. Ech, dobra. Wrócę do was, jak to włożę. Ja, słuchajcie, udało mi się to wcisnąć, ale słuchajcie, ja tu pracuję w takich ciężkich warunkach. Ja wiem, czy mam śrubokręt, więc przykręcam nożyczkami, ale już ledwo poruszyłem tą kostką. Tak, plus jest taki, że nie będzie chyba popływała, jeżeli jest taka ciasna. Ale nie rusza się jakoś wybitnie. Rusza się w miarę średnio. Średnio wam powiem, że się rusza. Tutaj jest na przykład gorzej. Tutaj no, jest gorzej. Nie, czy smar pomoże? Może smar by pomógł przy obydwu. Aż przy tej, bo przydałoby się chyba nasmarować tą kostkę. Jak patrzę, dobra, ja biorę smar. Dobra, słuchajcie, mamy smar. Tutaj mamy smar i psikamy kostkę. Nie ma chyba smaru. Nie, jest to. Po prostu zostało psikane, dobra. O kurde. Ja wiedziałem, że smar pomoże, ja wiedziałem. Wydaje mi się, że jakoś wybiście, zwłaszcza, że ta ściana też jest trochę odkręcona, więc i to czuć od pozostałych ścian. Ale tak to po smarowaniu jest całkiem znośne, ale nie jest to jakaś rewelacyjna kostka. Zwłaszcza też, że i nawet myślę, że nie polecił mi też na początek przygody z racji tego, iż po prostu ten iż po prostu ten jest to kostka, która ma zły układ koloru, więc nie ma co się z nią bawić po prostu, więc zaraz zamykamy. Dobra, to trójkę mam załatwioną, teraz jeszcze dwójkę nasmaruję. Dobra. Nasmarowałem tą dwójkę. A dalej chodzi sucho. Też jest ciasno.
ale nie rusza się jako zbytnio. Myślę, że na jako pierwszą dwójkę mogę ją polecić nawet, ale podobno z tymi, co ja mam w kolekcji, bo to jest chyba najsłabsza na chwilę do tej pory moja dwójka, więc chociaż czekajcie, spróbujemy jeszcze tak przyknąć, bo w sumie mało trafiło do środka tego smadu, więc ale też jest cała ujebana w tym smarze, bo ten, bo nie przyknąłem dobrze, dobra. To myślę, że to byłoby już na tyle. Kostki są w miarę ok, ale na jakąś taką większą przygodę nie nawiadom się. Myślę, że warto dwójkę kupić, trójkę średnio. Dobra, to byłoby na tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.